Witam. Co tam słychać? Ja chciałem powiedzieć, że Artur Szpilka ostatnio powiedział, że chciał skończyć ze sobą. No tak, ja pamiętam, na początku jak walczył, to wygrywał z takimi słabszymi zawodnikami. I kibicowali mu. A później z czasem zaczął przegrywać z tymi mocniejszymi, to się śmieli z niego. I hejt był. Te wszystkie portale internetowe powinny blokować te wszystkie komentarze obraźliwe. Coś zrobić z tym. Taki jeden bezmózg z drugim to nie myśli, jak pisze taki komentarz. Nie ma co zrobić ze swoim życiem. To siedzą głupki i piszą te głupoty, a później tych, których to dotyczy, widzą te komentarze i tak się dzieje. To nie dotyczy tylko jego. Inni też mają z tym problemy. Ta porażka z Różańskim, ona ci gdzieś zaprowadziła psychicznie do ciemnego tunelu? Tak. Powiem wam tak szczerze, że... A powiem, co nie powiem. I tak to wciąż chciałem powiedzieć. Pierwszy raz skręcałem wtedy sznur, stary. Po tej porażce. Wiele rzeczy tam było, okoliczności. Tam były takie okoliczności w tej walce, przed walką, że zostawię to może sobie na kiedyś, ale przysięgam, że nienawidzę przez to też ludzi z boksu, tak? Nienawidzę ich. I tam pamiętam dwa razy, który... Stary, ja przecież do pana Andrzeja, do psychologa poszedłem. Właśnie z tego powodu, nie? Ja nie mogłem, stary, sobie miejsca znaleźć. Mówię, chłopie, masz dom, masz siano, masz kobietę, masz pieski, masz wszystko, a ty chcesz takie rzeczy robić? Nie, i ja, ale to nie, ja wtedy nie panowałem. Ja się budziłem o 4 w nocy. To było takie jedno wtedy dla mnie najgorsze chwile w moim życiu, o tak ci powiem. To były wtedy po tej przegranej, już nie chodzi o to, że z Różańskim, to te okoliczności całe. Przegrałem po prostu, dostałem baty i buch, i tak mówię ci, no... Wiele takich rzeczy, ale pamiętam, mama o tym wie, wiedzą najbliżsi moi przyjaciele, kumple, no. I to była dla mnie najcięższa chwila. Tak naprawdę Kamila mi w tym czasie bardzo pomogła. Się zatrzymałeś. No, zatrzymałem się, ale uwierz mi, że dwa razy skręcałem sznur, miałem nawet skręcony go w tym. I stary, nie wiem z jakiego powodu, w ogóle nieświadomie, to sobie pomyśl, jak poszedłem do pana Andrzeja, to ja płakałem, nie? Stary, ja płakałem. Też sobie tak myślę, po co opowiadać o tym ludziom? Właśnie opowiadam o tym ludziom dlatego, że jakby ktoś kiedyś w życiu miał takie głupie pomysły, żeby poszedł do psychologa, bo właśnie wiele osób nawet nie wie, jak to jest ważne. Wiesz, jedną rzecz mi powiedział psycholog, taką bardzo ważną, którą nie chciałbym teraz też tego mówić, może zachowam sobie to może do książki, może coś, ale powiedział mi jeden punkt myślenia, który zmienił całkowicie wszystko to, o czym ja myślałem. Nie? Dzisiaj możemy sobie rozmawiać, ale naprawdę... Psychika nasza, te stany depresyjne są tak w naszej głowie, ja mówię o fajterach, ja mówię o sobie głównie, to naprawdę... Uważasz, że my przestajemy wytrzymywać ten pęd świata i jakąś taką presję, którą sobie sami nakładamy, albo którą nakłada na nas świat, że nie wytrzymujemy jako cywilizacja, nie wytrzymujemy jako pokolenie, że nie wiem, jesteśmy ze słabszej innej gliny, że jest w nas po prostu w tej chwili słabszy materiał, no bo zastanawiam się, bo twój przypadek nie jest odosobniony. Każdy ma słabsze chwile. Ktoś, kto jest troszkę słabszy, po prostu sobie nie umie z tym poradzić. Powiem ci, Mateusz, nie wiem, nie zastanawiałem się nad wszystkim. Zawsze patrzę na siebie i zawsze patrzę, że coś niedobrego dzieje się. Przecież znamy się tyle lat, jesteś całe życie uśmiechnięty, optymistyczny, pewny siebie. I tak... Mówisz tak, mam wywalone na krytykę, mam wywalone na hejt, mam wywalone na komentarze. Wiesz co, myślę, że nie jest kwestia krytyki teraz akurat w tym momencie. Potem się coś dzieje takiego w twoim życiu, a to jest tylko sport. To jest aż sport, ale tylko sport. Mhm. Bo tak jak powiedziałeś, masz dookoła kochającą kobietę, masz mamę, masz pieski, masz przyjaciół. A mimo wszystko no tak. Jesteś w jakiejś krainie stary, ciemności. Nie wiem, tak? Chciałbym powiedzieć wszystkim receptę na to dać. Nie mam, ale uważam, że akurat ta sytuacja w moim życiu dała mi bardzo dużo spostrzeżeń, jeśli chodzi o psychologa. Nigdy nie mówię, jak pójdę do niego, to on będzie potrzebował psychologa. Tak sobie myślałem, śmiałem się z życia. Ja niestety tak mówię i też się czasami łapię, że coraz ciężej mi sobie radzić z pewnymi rzeczami.